Was w 25 vlogmasie. Dzisiaj mamy pierwszy dzień świąt. Ja sama nie wiedziałam, że będzie 25 vlogmas. Postanowiłam to praktycznie w ostatniej chwili, także witam w jeszcze jednym vlogmasie na moim kanale. W tamtym roku były 24, w tym roku będzie 25, a w przyszłym roku stwierdziłam, że chyba będzie 26 vlogmasów, żeby dopełnić właśnie taką kropkę nad i w vlogmasach, dlatego że ja twierdzę osobiście, że powinno być 26 vlogmasów, a nie tylko 24. Ja jestem z mamą w kuchni, mama tam ogarnia. Co ogarniasz, mamo? Pierogi. Pierogi, tak, pierogi. Ja tutaj już stół przygotowałam, sałatkę śledziową, którą Wam pokażę, z przepisu Asi z kanału Joanna Aśka Jagoda, którą prezentowałam zresztą kilka vlogmasów temu. Sałatka jarzynowa też tu stoi. Nie ma Dominiki, dlatego że Dominika pojechała do rodziny, do Bruna. Będzie również otwarcie dwóch kalendarzy, dlatego że mam dwa kalendarze, które jeszcze mają po jednym okienku. Ja jestem, mi się wydaje, że nieco napuchnięta, nie wiem, takie mam wrażenie, dlatego że wczoraj, to znaczy dzisiaj wstałam o godzinie koło 5 rano, ściągałam pliki właśnie z karty na laptopa, później montowałam vlogmasa i to trwało w sumie 9, 10, tak, bo później zrzucał się na YouTube'a. W każdym bądź razie później poszłam spać i wstałam o 3:30, chyba od godziny 12 do 3:30 spałam, także byłam w szoku, że w ogóle usnęłam, ale usnęłam tak głęboko, że nawet nie wiedziałam, bo Lukasek był u mnie i podobno nawet płakał, a ja tego wszystkiego nie słyszałam, także naprawdę chyba pierwszy raz spałam mocno. Dzisiaj mamy gości, ale jutro jest drugi dzień świąt i jutro zamierzam zrobić sobie taki dzień w łóżku, piżamowy, oczywiście będę w piżamie i będę w ogóle się leniła na całego. I mamy pierwszych gości, zawitał Rysiu, Rysiu poszedł tam pomagać coś babci i mamy Anię, cześć Ania. A na stole jest sałatka śledziowa według przepisu Asi z kanału Joanna Aśka Jagoda. Tą sałatkę prezentowałam kilka vlogmasów temu. Tutaj mamy jarzynową, czekamy jeszcze na pierożki, będą oczywiście krokiety. Na razie stół jest pusty, można powiedzieć, dlatego że jak już goście przyjdą, wszystko wyłożymy, żeby wiadomo było wszystko ciepłe. Ania, mam pytanie do Ciebie. Czy Ty otworzysz kalendarz dzisiaj adwentowy jeden? Bo mam dwa okienka do kalendarzy i Gabrysia może otworzy drugi, co? Bo wczorajsi goście otwierali u mnie wczorajsze okienka. Ania jest na razie zajęta, bo tutaj bransoletkę montuje na ręce, tak? Tak, i nie wiem, jak to się nosi teraz. No tak to się nosi. Pokaż. No. Muszę włosy moje schować, muszę je schować. Piękna no. I witam Rysia, mojego synka, i witam Mariusza. Cześć chłopaki, wesołych świąt. Witam. Awe. I witamy Hiuchatnera. Tak, witamy mamusię. Sebastiana nie pokażę, dlatego że Sebastian jest chory i jest w szlafroku tak naprawdę, nieprzygotowany. Nieprzygotowany. Mariusz stwierdził, że Sebastian ma szlafroka szefa Playboya, tak? Hugh Hefnera. Tak, i przychodzimy do Was z kalendarzami adwentowymi. Najpierw zaprosiłam Anię, a za chwilę przyjdzie Gabrysia, drugi mój gość w pierwszy dzień świąt. Ania otworzy kalendarz adwentowy z Butsa i tutaj nam zostało 25 okienko. Tutaj ostatnie, także Ania proszę otwórz. Otwieram. O, sama się otworzyła! Zamknę, to otworzę. No dobrze. Wow. Jest ostatni produkt. Boli, to jest bardzo ciężki kalendarz. Ale to jest mój prawdziwy paznokieć. To jest bardzo ciężki kalendarz. Zaraz zobaczymy, co mi przypadło w kalendarzu. Nie, ja otwieram, ja otwieram. No bo to, ale autentycznie otworzyło się samo, no popatrzcie. Bo ostatnie. To jest eyeshadow primer, czyli to jest jakby baza pod cienie. Baterią, tak? Zaraz pokażę w zestawieniu, bo to nie wiem, czy pokazać. Wiesz co, nie wiem, czy mi ostrość złapie, bo wiesz co, ten on ostatnio bardzo źle ostrość łapie. Ale to jest taka, muszę sobie kupić nowy, kupię sobie nowy. I to jest właśnie taka baza pod cienie, żeby się cienie trzymały. Powiem Wam, że fajnie, no nigdy nie miałam bazy pod cienie, bo nie potrzebowałam, dlatego że ja mam zawsze suchą skórę i mi to wystarczy. Cienie mam, ale baz nie mam. Okej. Okay. Także to miałam w kalendarzu z Butsa, ostatnie okienko. Przepiękny ten kalendarz, co Ania? Ładne opakowanie. Bajka. Tylko że on był ładniejszy na początku, a teraz jest w strasznym stanie. Także Ania, bardzo dziękuję Ci za otworzenie okienka numer... Dziękuję, że mogłam się udzielić. Okej, okay, i teraz zaproszę Gabrysię, mojego następnego gościa. Bo, to jest
piąty? Wyszedł już 26? 25. Dziś mamy 25. 25? Masz drugi kalendarz? No mam. Ja miałam 5 kalendarzy. Aha, no to no, proszę. Tylko wszystkie były do 24, tylko mi dwa do 25 zostały. Przedstawiam wam Gabrysię. To ja. Pierwszy raz na moim kanale, pierwszy raz w moim vlogu, także witamy. Brawo! I teraz poproszę mojego asystenta. Gabrysia! Którym jest? Karol, pokaż nam ten kalendarz. Adwentowy. O ten. O ten. Proszę bardzo. To jest kalendarz adwentowy. Tak. Proszę bardzo. To był z Look Fantastic. Jezu, czego ja tu wow. Bo on zawsze na końcu otwierany jest. Pan sobie już iść? Tak, dziękujemy ci, Karol. Dziękujemy ci, Karol. I tak. To jest kalendarz, którego na pewno nie zniszczę i Gabrysiu, proszę cię o otwarcie okienka numer 20, szufladki w zasadzie, 25. I co ja tam mam? No zaraz zobaczymy, to jest co tu masz. Najpiękniejszy kalendarz adwentowy, znaczy widziałam piękniejsze. No. Powiem ci, nie wygląda jak kalendarz. To później już raz. Tu mamy Omorowicza. Wow. Poczekaj. To jest odżywczy. Odżywczy, nawilżający toner. Mogę do paszy. Sobie tutaj psiknąć? Psikaj wszędzie. Ale jak ładnie pachnie. To jest różany. Różany? Ja też sobie psiknę. Życie nie mam. No mega się cieszę. Tak, no różany, dość różany, ale popatrzcie jaki przepiękny produkt. No jestem w szoku, jestem zachwycona. No przepiękny jest. I ten nawilżający, odżywczy. Tak. Regenerujący? Rewitalizujący. Ale tak, ekstra. Także ładnie pachnie. Ładnie pachnie, ale powiem wam, że jestem no zachwycona jestem i powiem wam, że na pewno za rok kupuję kalendarz adwentowy znowu z Look Fantastic, bo jestem zadowolona. Także dziękuję ci bardzo, Gabrysiu, za otwarcie okienka numer 25. Służę. Tak, ja sobie tutaj szybko uciekłam do góry, dlatego że w dzisiejszym właśnie vlogmasie ostatnim będzie rozlosowana zwyciężczyni lub zwycięzca rozdania vlogmasowego, które ogłosiłam we vlogmasie numer 5 i w którym do wygrania była paletka Beach Cosmetics. Ja tutaj jestem na takiej stronie do losowań YouTube Random Comment Picker i zaraz właśnie tutaj kliknę i zobaczycie kto... Kinga99, biorę udział, Instagram Kinga99, może nie będę oryginalna, ale moją ulubioną potrawą jest barszcz w fenomenalnym wykonaniu mamy z uszkami lepionymi własnoręcznie, także Kinga99, ja ci serdecznie gratuluję, jesteś zwyciężczynią w rozdaniu vlogmasowym i wygrałaś paletkę Beach Cosmetics. Bardzo proszę cię o kontakt na Instagramie, w wiadomości prywatnej. Wyślij mi adres, pod który mam wysłać tą paletkę. I łączę się z wami już w ostatnim ujęciu tegorocznego vlogmasa, chociaż nie chcę, ale no niestety jak to się mówi, muszę. Dlatego, że vlogmas się kończy, u mnie na kanale 25 vlogmas będzie ostatnim vlogmasem w tym roku. Przed chwilą, w przedostatnim ujęciu widzieliście, że wygrała na rozdaniu vlogmasowym Kinga99 paletkę BH Cosmetics, także Kingo, skontaktuj się ze mną w ciągu 48 godzin, dlatego że regulaminowo brak kontaktu po 48 godzinach powoduje losowanie następnego zwycięzcy. To tyle, jeżeli chodzi o rozdanie vlogmasowe. Miałam ogłosić rozdanie gwiazdkowe, niestety nie uczynię tego teraz, dlatego że rzecz, która miała być nagrodą, została niestety lekko naruszona, ponieważ upadła, wypadła i lekko się roztrzaskała, ale delikatnie, także zamówiłam taką samą, idzie już do mnie paczka, także nie będzie rozdania gwiazdkowego, będzie po prostu noworoczne rozdanie na moim kanale. To będzie przy okazji ulubieńców roku, także wyczekujcie ulubieńców roku i mam nadzieję, że ta rzecz dojdzie do tej pory, jak będę nagrywała, a jeżeli nie dojdzie, to po prostu przeciągnę, nagram ulubieńców roku w tym dniu, co ta rzecz do mnie przyjdzie. Nadszedł ten moment, żeby się z wami pożegnać, jeżeli chodzi o vlogmasy 2019. Nadszedł też moment, żeby wam z całego serca, ja już nie mogę, łzy mi napływają do oczu, dlatego, że nie chcę się żegnać absolutnie z tym okresem, dlatego, że dla mnie to jest najwspanialszy okres na świecie, uwielbiam ten czas
i jest mi żal, że po prostu to się wszystko kończy i za chwilę będziemy ściągać choinkę, będziemy ściągać ozdoby, będziemy ściągać lampki i nastaną spokojne miesiące, a ja uwielbiam, powiem wam, że uwielbiam gorączkę świąteczną, ja uwielbiam korki w tym czasie, uwielbiam ludzi, których jest mnóstwo na ulicach, w sklepach, kolejki po prostu jak za czasów komuny, także uwielbiam ten okres gorączki przedświątecznej, dlatego żal mi jak ona się kończy i zdecydowanie grudzień jest moim ulubionym absolutnie miesiącem, do którego po prostu tęsknię, tęsknię nawet latem, mimo tego, że nie było śniegu u nas i tak było pięknie, także chcę wam serdecznie podziękować i do tych podziękowań dołącza się również moja córka Dominika, która niestety nie może ze mną tutaj być, ale również dołącza się do podziękowań. Z całego serca dziękujemy wam, że byliście ze mną, że oczekiwaliście tych świąt ze mną, że byliście ze mną na Wigilii, że byliście ze mną w pierwszy dzień świąt. Dziękuję wam serdecznie za obecność pod filmikami, za lajkowanie, za komentowanie. Dziękuję również moim YouTube'owym koleżankom, które same nagrywały vlogmasy, same montowały, a mimo to znalazły czas, żeby wejść do mnie, pooglądać ten vlogmas i skomentować, także z całego serca wam wszystkim dziękuję. Oczywiście zobaczymy się za niedługo już w poświątecznym filmiku, bo już to nie będzie vlogmas, chociaż będzie świątecznie, dlatego że choinki na pewno jeszcze tak szybko nie ściągnę. Dajcie znać, kiedy wy ściągacie choinkę, dlatego że jestem bardzo tego ciekawa. My zamierzamy... Mamo, kiedy ściągniemy choinkę? W styczniu, co? Poczekamy do... No nie wiem, ale jeszcze za 2 tygodnie stycznia będziemy miały tą choinkę. Chociaż nie wiem, czy będę nagrywała przy choince, ale będzie u nas jeszcze światełka się u nas nie skończą. I co, żal mi bardzo, że to wszystko się kończy, że już cała ta gorączka się kończy, że vlogmasy się kończą, na YouTubie nastąpi cisza, już nikt nie będzie właśnie wypuszczał vlogmasów. Moja biblioteka to po prostu była pełna we vlogmasy, dlatego że chciałam koniecznie wszystkie nadrobić i żadnego nie przegapić, chociaż kilka vlogmasów zostało mi do nadrobienia, z czego ja się bardzo cieszę, dlatego że większość poglądałam, a jeszcze mi zostanie właśnie dla umilenia oka kilka vlogmasów u 2 czy 3 youtuberek, które z miłą chęcią pooglądam, nadrobię. I jeszcze będzie jeden oczywiście poświąteczny filmik, niszczymy kalendarze oraz będziemy je podsumowywać razem z Dominiką. W zeszłym roku również taki filmik nagrałyśmy, także to już się stała tradycja, że ten filmik będzie stałym po prostu tematem powlogmasowym. I co, moi kochani, mnie nie pozostaje nic więcej jak się tylko z wami pożegnać. Jeszcze raz wam z całego serca podziękować za obecność, za wsparcie. Chcę podziękować również moim gościom, którzy się pojawili we vlogmasach, mojej Dominice, która oczywiście również mnie wspierała w tegorocznych vlogmasach, także do zobaczenia już w takich normalnych filmikach, a we vlogmasie dopiero za rok, także wielkie dzięki, buziaczki, pa pa!